Cześć, tu znowu Gimpal, gramy w Mountain Blade Warband i mamy bardzo ważne zadanie, ponieważ za 12 tysięcy denarów mamy przekonać dwóch lordów, żeby był pokój. Także jest to priorytet, nie? Czy coś mamy innego priorytetowego? Nie, także mam 30 dni, aby przekonać Emira Hivana oraz Noyona Chorkę, aby zawarli pokój. Dobrze, że w tą perswazję zainwestowałem. Ile jej mam? Tylko 3, ale jak nie podziała rozmowa, to trzeba będzie im przemówić do kieszeni. Ciśniemy do nich, cholera, bo jak się uda ich przekonać, to będę zarąbiście bogaty. Pierwszy lord jest obecnie w Sharis, a drugi w Ichemur. To mam bliżej do Sharis. Nie, bo Ichemur jest tu. Że jedziemy do Sharis i to szybko. Jedziemy. Ale tego questu się nie spodziewałem od mistrza gildii. To jest bodajże najtrudniejszy quest w grze, ale najbardziej opłacalny. Jeżeli dobrze pamiętam, bo Mountain Blade grałem rok temu, poprzednio. Ja zawsze tak na święta mnie łapię, na okres Bożego Narodzenia, żeby sobie Mountain Blade'a popykać, co zresztą już mówiłem w którymś odcinku. Jedziemy dniem i nocą, gnał książę z bańki. Książę z bańki, znany jako Pudzian. Książę z bańki, kurwa, kto to wymyślił? Sharis, przybywam, lordzie, jak on się nazywa? Jeszcze raz, żeby mi uciekł. Emir Hivan. Hivan. Jedziemy. Dorwę cię, Emirze Hivan. Ma być pokój. Żądam więzień o zaostrzonym rygorze oraz pokoju na świecie. No i jakiś inny Emir jest w ogóle. Transformacja. Dobra, to trzeba będzie się zapytać, gdzie jest ten, którego szukam. Jest i pośrednik okupów nawet, ale ekstra. Sprzedajemy sobie 150, 140, 204, 73, 96, ale pięknie się na tych więźniach kasa zarabia. Dobra, dobrze się z tobą interes robi. O, ale se sale walnęli, pójdziemy sobie bokiem. Tam jest stół. Jakieś kwiatki sobie dali, na które cieniowanie nie działa, bo się popsuło. I szukam gościu Emira, wiesz jakiego? Hivana. Powiedz mi, jestem Sir Gimper. I gdzie jest Emir Hivan? Zamek Unuzdok, okej. Okay. Ciśniemy do zamku Unuzdok. Gdzie jest zamek Unuzdok? Tutaj. Musimy go dogonić, niech to szlak. Dogonię cię, gościu. Dogonię i zabijecie, żeby był pokój, jeżeli będzie trzeba nawet. Jeszcze jakiś inny. No to się zapytamy może. Dobra. Niech, jak ucieka, to niech ucieka. Emir Hivan, znajdę cię. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, żeby znaleźć Emira Hivana. Tak cię znajdę. Może w zamku siedzi, może płyty nie ma, no i teraz nie mam pojęcia, gdzie mógł pojechać. Ogólnie jestem na minusie 1700. Pięknie. Oj, nie mam pomysłu, gdzie on może być. Co, ja się zatrzymuję? Dobra, ciśniemy do, może tam w pobliżu kanatu kargickiego, bo jest wojna. To może gdzieś tam będzie oblegał, coś nie wiem. Emir Hivan, znajdę cię, muszę cię znaleźć. Niech to. Może w Halmar się zapytamy też o tego Noyona Chorkę. I co tu mamy? Powiedz mi coś więcej. Oczywiście mnie to bardzo interesuje, co ty mi tak chcesz powiedzieć. O, wioska splądrowana. Może w Halmar będzie ten Noyon cały, nie, jest jakiś inny. A ten Chorka cały gdzie jest? O, jest i turniej, to weźmiemy sobie w nim udział. Ale najpierw się zapytam, gdzie jest Noyon Chorka. Cześć, gościu. Chcę cię o coś zapytać. Gdzie jest Noyon Chorka? Jest niedaleko Tashkulun. Gdzie to jest? Tutaj. Czyli prawdopodobnie idzie w tą stronę, to
spróbujemy wygrać turniej i potem dopiero ten sobie zrobimy. Dobra. Baldur następny. Nie wiem jakie tutaj są kredytów. Chyba na lance też, albo na łuki, no właśnie. O, ja mam łuk, przegraliście. Nie podło. No moi odsun. No dobra, nie wiem, strzelam tam do wszystkich. Cały czas w konie wadę, co tam. Ja to są mojego koloru. Zieloni są moi. No dużo osób zginęło. O rany, lance i łuki tylko. Nie, są miecze, są miecze. No chodź tu gościu, chodź, chodź, chodź. Pyk. Ha! O, ścieli mojego. Cześć. No, rzecz nie mogę trafić. O ty pipo. Zaraz cię dorwę. Pożałujesz tego. No, gościu, wystaw się. Dup. A ta muzyczka na turniejach jest monotonna, nie? Pyk, no. Wepek. No, wepek dostał. No, gościu, nie denerwuj mnie. Dostaniesz wepek też. No i pudło. Ej, 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 z tym mieczem to mi wara. Pyk. Fuck. Fuck, 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 fuck. Spadaj! Jednak słabo jest z mieczem. Z łukiem będzie dużo lepiej. Moment. Ja jestem zielony, nie? Ciebie gościu pyk. No i skręt. Ale beznadziejnie. Jakby ktoś tu wiedzie, to będzie słabo. Jednak z mieczkiem dużo lepiej se radzę niż samym łukiem. O, gościu! Gościu! Nie, 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 nie. Buję się. O, chyba się zacięłaś. Chyba na twoją nie korzyść. No, lepiej walę, no. Głupia tarcza. Spadaj. Nie, 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 nie. Ile ta tarcza wytrzymuje? Z konia cię zbije, babko. O, spadłaś. Ha. No i będziesz się zasłaniać na tego gościa w plec. Pięknie. Ładna współpraca, gościu. Cieszę się, że mam... O, nawet już koniec. Nie 50, 100. Walę w następnej rundzie. Trzy drużyny po 4 i znowu będę miał łuk. Znowu mam łuk. Ha. Pudło, gościu. No teraz ładnie trafiłem i jestem niebieski. A to jest mój, dobra. No nawet rzucające bronie są. Dobrze, że nie dostałem, bo mam strasznie mały skill w tym. No, gościu! To nie było zbyt miłe. Zaraz się policzymy. A ja mam mieczek może? Mam sztylecik. Beznadziejny, dobra. Gościu, mnie tu nie denerwuj. Cześć. Ha! Aha, ale dostał, pięknie. Wy też dostaniecie, wiesz? Aj, pudło. No, kurde. Jakby mi się koń nie obrócił. O, gościu, przegrałeś, wiesz tym? No, nie trafić. No, jak go nie trafiło? Musiało go trafić. No, gościu. Pięknie. Pyk. Pyk. O, gościu, podjechałeś. Nie ciebie chciałem zabić, wiesz? No, a ty co? Ty łeb dostał i żyje, skubany. A, tu jest mój, tu jest przeciwnik. Cześć. Jak się masz? O, mnie dziugaj tą lancą. Tak ci to nie zna. O, pyk główkę. O, siema. Ha. Koniec. Dobra, następna runda. Cztery drużyny po jednym. Teraz trzeba będzie uważać. O, nie, mam jakieś dziryty. Co to jest w ogóle? Pyk. No i pudło, wiedziałem. Nie, 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 nie. Odwal się. Łapcie pilum. Nie wiem, co to jest w ogóle. Jakieś włócznie. Porzucam was. Masz pilum, gościu. Spartia ta nigdy nie dotyka ziemi plecami. Łap. Ładnie wasze koniki wieże pozamieniam. Transformacja. O, zginął. Co to za broń dziwna. Chociaż fajne są te rzucane, nie? Bum. Oj, gościu, chyba ci główkę przebiłem. Tyle? Śmieszne te broń rzucane są. Nawet mógłbym nimi walczyć. Wiesz, w normalnej bitwie to się pewnie średnio sprawdza. No i znowu mam te rzucane. O, chyba ci coś nie wyszło pchnięcie. O, jestem niebieski, okej. O, 20 obrażeń dostałem. W normalnych warunkach już bym zginął pewnie. Masz gościu w plecki. Trzymaj włócznie, ha. Dobra, te bronie są. Nawet fajnie niż z łuku się tutaj rzuca, bo mały teren jest, nie? Bum. No, gościu. I zacząłem wychwalać i mi przestało iść. Tu coś mam jeszcze, cześć. No, łuk wyjął, gościu.
Tylko ciężko jestem trafić. O, gościu, przegrałeś, wiesz, tym. Bum. O, i spudłowałem. No niestety to ma jeszcze duży taki rozrzut trochę, bo ma mały skill, nie? Pyk. Ale se rzucamy. O, gościu, zginąłeś. A to jest mój, dobra. Ale to jest też fajne, że to można trzymać ile się chce i... O, przegrałeś, pyk. A miało być tak ładnie, nie wyszło. Ale i tak przegrałeś, gościu. Pięknie, wepek. Ciebie też może zabiję. O, ho, ho. Spadła z konia. Dobra, dwie drużyny po dwóch walczących. I tym razem łuk. Czemu mi miecza nie chcą dać? A, gość by mi lancą przypieprzył. Ale mu nie wyszło. A, to widzę, że tu są w ogóle wszystkie rodzaje broni u Hergitów. To fajnie. A, i byłaby gdy dostał. Ale mi nie wyszło. O, cześć. No i znowu pudło. Gdzie mnie, gościu? Ja jestem najlepszym łucznikiem. Pyk. No, jak go nie trafiło, łeb? O, trafiło. Cześć, gościu. A, to jesteś ze mną. Znowu Xelina. Nie mało ci, że ci poprzednio ogłuszyłem? Będę się musiał z nią zmierzyć potem. Będę cię musiał pokonać, Xelina. Wybacz. Jeden na jeden. Ostatnia runda. Oj, mam mieczek wreszcie. Jezu, ja myślałem, że z konia spadło. Tak dziwnie się zatelepała. No, dawaj na ring. O, plecami do mnie. To był błąd, wiesz. Co ona ma? Ona ma te do rzucania? Dobrze widzę? Mało rozdzierzyć. No, to już nie jest ważne. Ha, ja. Ja. 4000 denarów. Pięknie. Odwiedzimy sobie tawernę. I co my tu mamy? Agresywny opój. To tego. Jest Marnit. Najlepsza postać w grze. Marnit. Agresywny opój. Mogę go już zabić? Nie. No to co? Bierzemy mieczek i go zabijemy. Bla, 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 bla. Cześć, gościu. Jak się masz? Było się nie stawiać. Dobra, taka strata. Czemu zawsze się miecz nordycki dostaje? Nie rozumiem tego. A gdzie jest Marnit? O, już się schował za ladę. Ha! Dobra, Marnit. Chcecie przyjąć Marnit? W ogóle Marnit? Co to za imię? Marnit jest beznadziejny. Ale kolejny NPC. O, dużo ich już. Marnit poziom pierwszy, żadnych umiejętności, nie. To jest bohater. Zawsze u mnie w szkole się wszyscy z Marnida naśmiewali. Zawsze u wszystkich dawali mu tylko konia i biegał na golasa, więc ja zrobię to samo. Marnit jest najlepszym bohaterem w grze, dlatego musi być... Albo dobra, dam mu coś. Dam mu widły i kamienie. Ha, Marnit, chłopie. Będziesz bohaterem. Będziecie 1500 widzów oglądać. I dobra, może damy mu jeszcze coś, damy mu... O, rękawiczki. Damy ci rękawiczki, ale nie takie drogie, Marnit. Damy ci takie rękawiczki, które nie dają zbroi. I damy ci kapelusz. Haha, Marnit. Nie, Marnit będzie świetną jednostką. Kawaleria. Chcę zobaczyć twoje marsz. Kapelusz, Marnit, masz wszystko dla ciebie, człowieku. Masz widły, Marnit, w ręce, masz kamienie. A, Marnit, słuchajcie, jak się prezentuje bojowo. Yeah! Marnidik, no, ale nie znalazłem najważniejszego, czyli... Gdzie jest Noyon Chourka? Chourka, tam Chourka, Chourka. Ki tego tam wie... Aha, wiem, pamiętam już, pytałem się przecież. On był koło tej biochy. To sobie Marnit z sobą pogada, gościu. Och, karawana Królestwa Nordów. Chyba zginie. Marnit ci pokaże. Gdzie raki zimują. No nie uciekaj. O, jeszcze karawana Rodoków się napatoczyła. A to ci psikus. Chyba się obłowie. Ale skończył się już czas. Chwilę temu, także... Żądam czegoś od ciebie. W następnym odcinku zagrajmy Mountain Blade Warband.